Witam cię serdecznie i dziś powiemy sobie chyba o najważniejszej rzeczy, jaka jest w ciągu arytmetycznym, ciągu geometrycznym, czyli o twierdzeniu sąsiadów. Twierdzenie sąsiadów, które zrobimy sobie oczywiście na wielu przykładach z matu z lat ubiegłych. Twierdzenie sąsiadów dla ciągu arytmetycznego wygląda tak, że jeżeli ABC to jest ciąg arytmetyczny, to 2 razy B równa się A plus C, czyli wyraz w środku razy 2, to jest ten po lewej plus ten po prawej. Natomiast twierdzenie sąsiadów dla ciągu geometrycznego jest następujące. Jeżeli ABC jest ciągiem geometrycznym, to wyraz w środku do kwadratu to jest wyraz lewy razy wyraz prawy. I właśnie mamy takie zadanie. Trójwyrazowy ciąg 2x oraz 18 jest rosnącym ciągiem geometrycznym. I trzeba wyliczyć x-a. Nie ma problemu. Bierzemy, że to jest a, to jest b, a to jest c. Zgodnie z tym, co tu mam napisane, b kwadrat, czyli x kwadrat równa się wyraz po lewej, czyli dwójka, razy wyraz po prawej, czyli 18. A więc x kwadrat równa się 36. Po spierwiastkowaniu otrzymujemy, że albo x równa się 6, albo x równa się minus 6. Czyli odpowiedzią jest albo 2, 6 i 18, albo 2, minus 6 i 18. Niby są dwie odpowiedzi. Kwestia jest tylko taka, że no, wiemy, że x równa się 6 to jest poprawna odpowiedź. Dlaczego jedną z nich odrzucamy, a mianowicie dlaczego tą odrzucamy? Bo ciąg jest rosnący. A to nie są liczby, które są coraz większe, bo dwójka jest większa od minus szóstki, a minus szóstka jest mniejsza od osiemnastki. Więc dlatego to odpada. Proste, łatwe punkty na maturze. Stwierdzenia sąsiadów. Kolejne zadanie. Mamy ciąg arytmetyczny tym razem. Tak? I wiemy, że trzeci i piąty wyraz tego ciągu spełnia warunek, że wyraz trzeci plus piąty to jest 58. A mam wyznaczyć wyraz czwarty. I tutaj właśnie też możemy sobie zastosować twierdzenie sąsiadów. Jeżeli zauważymy, że wyraz trzeci i piąty jest idealnie po środku między wyrazem, który chcemy policzyć, czyli wyrazem czwartym. Czyli 2 razy wyraz środkowy, czyli 2 razy wyraz czwarty, to jest ten po lewej, czyli wyraz trzeci, oraz ten po prawej, czyli wyraz piąty. 2 a 4 sobie przepiszę, natomiast teraz zamiast a 3 i a 5 wstawię sobie elegancko 58, podzielę sobie to przez 2, czyli wyraz czwarty, to jest 29 i to kończy moje zadanie. I znowu twierdzenie sąsiadów dla ciągu geometrycznego, bo znowu mamy trzy liczby po przecinku i musimy sobie wyliczyć x-a. W twierdzeniu sąsiadów dla ciągu geometrycznego mamy, że b kwadrat, czyli wyraz w środku do kwadratu, czyli 3x do kwadratu, to jest wyraz lewy, czyli 15 razy wyraz prawy, czyli 5 trzecich. Tutaj można bardzo ładnie skrócić trójkę z 15 i otrzymujemy 3x do kwadratu, to jest 9x kwadrat, 5 razy 5 to jest 25, podzielimy sobie to przez 9, a więc x kwadrat to jest 25 dziewiątych. No i teraz pierwiastkujemy, czyli x jest równe pierwiastek 25 dziewiątych, to jest 5 trzecich, lub x równa się minus 5 trzecich. Ale ponieważ wszystkie wyrazy tego ciągu mają być dodatnie, to ta odpowiedź odpada, no bo 3 razy 5 trzecich na minusie to było minus 5, a ma być dodatnie. Czyli x musi być równe 5 trzecich. Zresztą nawet nie ma odpowiedzi na minusie. Tyle. Czasami na maturze właśnie stwierdzenia sąsiadów mamy też zadania za 2 punkty. I to jest przykład takiego zadania. Dany jest trójwyrazowy ciąg x plus 2, 4x plus 2 i x plus 11. Obić wszystkie wartości x, dla których ten ciąg jest geometryczny. Czyli skoro ciąg ma być geometryczny, no to to mamy a, to mamy b, to mamy c. Czyli stosujemy twierdzenie sąsiadów, że b kwadrat to jest a razy c. 4x plus 2 do kwadratu jest równe x plus 2 razy x plus 11. Tu jest wzór skróconego mnożenia a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, a do kwadratu, czyli 4x do kwadratu to jest 16x kwadrat. Dodać 2 razy 4x to jest 8x i jeszcze razy 2 to będzie 16x plus b kwadrat, czyli czwóreczka. A tu sobie wymnażamy x razy x to jest x kwadrat, x razy 11. To jest 11x, 2 razy x to są 2x i 2 razy 11 to jest 22. Przenoszę wszystko na lewą stronę. Czyli odejmę sobie x kwadrat. 16x kwadrat minus x kwadrat to jest 15x kwadrat. Tu mamy 11 i 2x, to mamy razem 13x. Jak przeniosę 16x minus 13x to są 3x i 22 też, dwójkę też przenoszę. 4 minus 22. Minus 18 to się równa 0. Mogę jeszcze zauważyć, że tu jest 15, 3 i minus 18. Mogę to podzielić przez 3, a więc wychodzi 5x kwadrat dodać x minus 6 równa się 0. Więc jak widać,
to jest do zrobienia funkcja kwadratowa, czyli po prostu delta x1, x2, ale na pewno do tego momentu już byśmy jeden punkt mieli za zastosowanie po prostu twierdzenia o sąsiadów w ciągu geometrycznym. No to policzmy sobie tą deltę. B kwadrat, czyli 1 do kwadratu, minus 4 razy 5 razy minus 6, czyli to jest 1 plus, bo minus minusem daje plus, 4 razy 5 to jest 20, razy 6 to jest 120 i otrzymujemy, że to jest 121. Pierwiastek z takiej delty, czyli pierwiastek ze 121, to jest po prostu 11. Liczymy sobie x1, minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus 11, przez 2 razy a, czyli przez 2 razy 5, czyli to będzie minus 12 przez dyszkę, czyli minus 1,2, oraz x2 to będzie minus b plus pierwiastek z 11 przez 2 razy a, napiszę, że to jest przez 10, a więc mamy 10 dziesiątych, a więc to jest 1. I mamy obliczyć wszystkie wartości x. Ciąg nie był mówiony, czy on jest rosnący, malejący, czy tak dalej, więc obie odpowiedzi jak najbardziej zostają. I tyle. Dwa punkty na maturze. I na koniec jeszcze jedno zadanko. Dla pewnej liczby x ciąg x, x plus 4 oraz 16 jest geometryczny. Trzeba wyznaczyć liczbę x. Oczywiście można tu postawiać pod x kolejne liczby i sprawdzać, które jest ok, ale można też zastosować twierdzenie sąsiadów. Liczba w środku do kwadratu, tak, to jest a, to jest b, to jest c. W środku do kwadratu, czyli x plus 4 do kwadratu równa się wyraz lewy razy wyraz prawy. Tu jest wzór skróconego mnożenia. Pierwsza liczba do kwadratu dodać 2 razy x razy 4. To jest 8x, dodać b kwadrat, czyli 16, równa się 16x. Tu sobie odejmiemy 16x i otrzymujemy, że x kwadrat minus 8x plus 16 jest równe 0. Możemy sobie to śmiało policzyć deltę, która równa się 0, bo to jest 64 minus 64 i wtedy sobie liczymy x0, czyli minus b przez 2 razy a, odjąć minus 8 to jest 8 przez 2 razy a, czyli przez 2, to się równa 4. Skąd wiedziałem, że delta jest równa 0? Z najprostej powodu, że to teoretycznie moglibyśmy zapisać jako wzór skróconego mnożenia x minus 4 do kwadratu równa się 0. No i teraz pierwiastkujemy x minus 4 to 0. Czyli x równa się 4, po tym jak dodamy sobie tu kuleczkę. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. A jeżeli chcesz jeszcze lepiej przygotować się do matury z matematyki, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego filmu.